Kadyrow często decyduje, kto może żyć, a kto nie może. Tak samo dziwne jak to, że w internecie widnieje dług na kwotę 3000 zł i jest on wystawiony właśnie na dane Malika Montany, który w swojej muzyce ciągle podkreśla, że jest kimś niesamowicie bogatym. Jak to jest możliwe, że wchodzi na polski rynek świeża spółka, która organizuje tylko jedno wydarzenie, i nagle się okazuje, że ich zysk jest większy niż konkurencji? Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku chciałbym Was przeprosić, jeżeli będzie w tym materiale słychać, że mam jakiś ochrypnięty i denerwujący głos. Ale w tym roku jakoś wyjątkowo dostałem silnej alergii, z którą zbytnio nie mogę sobie poradzić, i kompletnie nic mi na nią nie pomaga. Swoją drogą, jeżeli macie jakieś złote rady, jak złagodzić objawy alergii, to dajcie znać w komentarzu. Dzisiejszy materiał będzie troszeczkę inny niż zwykle, ale myślę, że równie ciekawy. Oczywiście dla starszej widowni, na pozór może być to coś niezbyt interesującego. Ale proszę mi uwierzyć, że to tylko pozory. Od kilku lat mamy w Polsce modę na tzw. Tak freakfighty czyli w uproszczeniu chodzi o pseudo sportowe gale, na których biją się ze sobą osoby rozpoznawalne, głównie w świecie internetowym choć nie tylko, ponieważ czasami do ringu wychodzą nawet i aktorzy, czy artyści muzyczni. Oczywiście najpopularniejszą w Polsce federacją tego typu jest Fame MMA. I myślę, że jest to nazwa, która obiła się o uszy chyba już każdej osobie żyjącej w tym kraju. Włodarze Fame zarabiają olbrzymie pieniądze, mają niesamowicie wysoką oglądalność i tym samym mogą płacić zawodnikom bardzo duże kwoty. I mówimy tutaj o setkach tysięcy za jedną walkę, choć niektórzy celebryci twierdzą, iż oferowano im około miliona. Mogę powiedzieć, miałem y, kilka takich spotkań, propozycji i, i dostałem ponad milion, propo, milion złotych za walkę. Propozycje ponad miliona złotych za walkę, plus jeszcze jakieś per, per view i inne rzeczy, więc mogłoby nawet dojść do milion trzysta, półtorej miliona złotych y, y, za walkę. Taką dostałem propozycję. Z tego co wiem, to nawet zawodowi sportowcy na galach czysto sportowych nie są w stanie zarobić tak dużych pieniędzy jak ci, którzy decydują się walczyć właśnie w tak zwanych... No i rzecz jasna, zawsze kiedy ktoś w jakiejś niszy osiąga sukces, to za jakiś czas pojawiają się naśladowcy, którzy również chcą ten sukces odnieść. Tak naprawdę kwestią czasu było to, aż w tej branży wyrośnie solidna konkurencja. Rzecz jasna, niemal natychmiast zaczęły pojawiać się podobne projekty, jednak nie miały one zbyt dużej siły przebicia i bardzo szybko upadały. Aż do momentu, gdy w Polsce pojawiła się federacja o nazwie High Czy Jesteście gotowi! Nagle została utworzona nowa firma, która była w stanie już od samego początku istnienia robić galę na najwyższym poziomie wizualnym. Mało tego, byli w stanie oferować zawodnikom jeszcze większe garze, jak Fame MMA. Które wtedy miało już na rynku mocną pozycję. Żeby projekt o nazwie Hailik mógł wystartować na takim poziomie, ktoś musiał w niego najpierw włożyć kilka milionów złotych. Mało tego, w kuluarach mówiono, że przy takich stawkach, jakie federacja oferowała pracownikom oraz zawodnikom, nie było szans wyjścia na jakiś większy plus. A rzecz jasna, kiedy ktoś wkłada w jakiś projekt grube miliony, to nie po to, by zarobić małe kwoty. No, ale wiadomo, skoro płacili, to prawie nikt nie marudził i prawie nikt nie zastanawiał się nad tym, skąd w tym projekcie biorą się tak duże pieniądze. Aczkolwiek okazało się, że jednak ktoś się tym po cichu interesował i było to ABW. Pan Minister Spraw Wewnętrznych, skąd ten zaszczyt? Kilka dni temu w internecie zawrzało. Na stronie rządowej pojawiła się decyzja dotycząca nałożenia sankcji na Kazbiego Edelbiewa, czyli człowieka, który stał za federacją freakfightową o nazwie Hailik. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że ten człowiek jest powiązany z przywódcą Czeczeni, czyli z Ramzanem Kadyrowem. Kiedy dotarła do mnie ta informacja, tak sobie pomyślałem, no nareszcie – i pomyślałem tak nie dlatego, że jestem jakimś przeciwnikiem tych gal, tylko dlatego, że od dawna już za kulisowo mówiono o tym, kim jest człowiek stojący za tą federacją. Jednakże, kiedy wszedłem na Facebooka i poczytałem, co o tej całej sytuacji piszą ludzie, to złapałem się za głowę. Natrafiłem na komentarze młodych osób piszących, jakie to te służby są złe i niedobre, bo czepiają się właścicieli Gali, na której biją się influencerzy. Natknąłem się nawet na takie opinie, że czas uciekać z tego kraju, bo rząd zakazuje rozrywki. Gdyby to pisały dzieciaki mające 12 lat, to machnąłbym ręką i się zaśmiał, ale Rzecz w tym, że jak tak powchodziłem sobie na profile tych ludzi, to się okazało, że w większości są to osoby pełnoletnie, co po prostu jest przerażające. Aczkolwiek ja się z wami po części zgadzam. Macie rację, że te służby działają słabo i cały rząd funkcjonuje nie do końca tak, jak powinien. A to dlatego, że decyzja, która zapadła kilka dni temu, powinna zapaść już dawno temu. Jeżeli chcecie mnie docenić, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Wpadnijcie także na mój Instagram, a także, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, zachęcam do wspierania mojej działalności finansowo na patronite lub zrzutce. Linki wyświetlą Wam się teraz na ekranie i znajdziecie je także w opisie do tego filmu. A już teraz zapraszam do obejrzenia materiału, w którym wam opowiem o tym, jak Czeczeni powiązani z Kadyrowem stworzyli w Polsce własne imperium. A ponadto wyjaśnię wam, dlaczego jest to coś kompletnie niemoralnego. Na samym początku warto zadać pytanie, kim tak właściwie jest Ramzan Kadyrow, ponieważ to on odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu tej całej historii. Człowiek ten, o ile w ogóle można go określić, mianem człowieka, jest przywódcą Republiki Czeczeńskiej, która jest położona na obszarze Rosji, a konkretnie to na Kaukazie. Mieszka tam około 1,5 miliona ludzi i rzeczywistość, jaką my znamy, odbiega dość mocno od rzeczywistości Czeczenów, chociażby dlatego, że jeszcze początkiem 2009 roku toczyła się tam wojna o niepodległość. To właśnie podczas wojny czeczeńskiej w 2004 roku zginął w zamachu Ahmad Kadyrow, który był prezydentem tejże republiki, a jednocześnie ojcem Ramzana. Kiedy Kadyrow senior rządził Czeczenią, to jego syn oficjalnie zarządzał służbą bezpieczeństwa, a tak bardziej nieoficjalnie to przykładowo zlecał zabójstwa na wrogów politycznych ojca, ale to tylko wyszkołek góry lodowej, bo także stał za wieloma porwaniami dla okupu, a ponadto według wielu źródeł miał w swoim domu pomieszczenie, w którym byli torturowani i katowani właśnie przeciwnicy jego taty. I teraz się skupcie, bo musicie zrozumieć pewien przewrót. Kiedy była pierwsza wojna czeczeńska, czyli od roku 94 do 96, to Ahmad Kadyrow razem ze swoją rodziną stali po stronie Czeczeni i walczyli z Rosją. Kiedy jednak doszło do II wojny czeczeńskiej, to okazali się oni pewnego rodzaju koniem trojańskim, ponieważ stanęli po stronie Rosji, pomimo rządzenia Czeczenią. Prawdopodobnie już wtedy weszli w jakieś interesy z Władimirem Putinem i było dla nich korzystniejsze bycie blisko niego. Świadczy o tym fakt, że kiedy w 2004 roku zginął Ahmad Kadyrow, to jeszcze tego samego dnia jego syn, czyli Ramzan Kadyrow, spotkał się z Putinem. Tu warto też wspomnieć, że Ahmad stracił życie przez zamach, który został zorganizowany przez Szamila Basajewa, który był przywódcą rebeliantów czeczeńskich, więc zginął z rąk Czeczenów, których w teorii był prezydentem. Ale ja was nie będę tym zamęczał, ponieważ to już temat taki bardziej historyczny, a nie o to w tym odcinku chodzi, by teraz tłumaczyć całą historię Czeczenii. Przejdźmy więc do 2011 roku, ponieważ to właśnie wtedy Ramzan Kadyrow został prezydentem Republiki Czeczeńskiej. W tym momencie już powinniście wiedzieć z tego materiału, że to nie był dobry człowiek do rządzenia, ponieważ w przeszłości zlecał zabójstwa, porywał ludzi. A także ich torturował, i kiedy doszedł do władzy, to jego bestialstwo zaczęło się tylko pogłębiać. Kadyrow w Czeczeniu rządzi wszystkim i wszystkimi, łamiąc przy tym całą masę praw ludzkich. Wyobraźcie sobie, że on tam nawet wymyśla zasady religijne. Przykładowo, jeżeli się zastanawialiście kiedyś, dlaczego wszyscy Czeczeni mają taki sam kształt brody, to nie dlatego, że takim nakazuje wiara. Po prostu tak sobie zasady kościoła zinterpretował Ramzan Kadyrow i zarządził, że wszyscy Czeczeni mają mieć określony przez niego kształt brody. Ale tak naprawdę to jest taka drobnostka w porównaniu do tego, co tam się wyprawia. Kadyrow często decyduje, kto może żyć, a kto nie może. Przykładowo, osoby o innej orientacji seksualnej mogą w każdym momencie zginąć z rąk najbliższej rodziny. Ponieważ państwo mówi wprost, że to hańba, by ktoś był homoseksualny. Bliscy takich osób są nakłaniani do samosądów i oczywiście taki samosąd nie jest karany. Zresztą Kadyrow głośno mówi o tym, że w Czeczeniu nie może być gejów, a jeżeli jakiś się pojawi, to zostanie przez państwo wyeliminowany. I nie są to puste słowa, ponieważ tam jest normą, że osoby niezgodne z poglądami Ramzana. Po prostu znikają i już nigdy nie zostają odnalezione. A kiedy rodziny takich ludzi zgłaszają się do władz o pomoc, to zaczynają otrzymywać groźby i finalnie kończy się na tym, że krewni zaginionych wycofują zeznania w trosce o własne życie. Tu też warto zaznaczyć, że problem nie dotyczy tylko osób homoseksualnych. W Czeczeniu może zginąć tak naprawdę każdy, kto zostanie uznany za osobę nielojalną. W praktyce, jeżeli ktoś w mediach społecznościowych skrytykuje kadyrowa, to z reguły kończy się to tym, że taki ktoś jest porywany, lub na przykład podpala się takiej osobie dom albo krzywdzi bliskich. Warto też zwrócić szczególną uwagę na kwestię traktowania kobiet, ponieważ to już wybiega typowo poza temat władzy i wiele nam mówi na temat mentalności wielu mężczyzn, którzy żyją w Czeczeniu. I tutaj wiadomo, nie możemy wszystkich szufladkować i wrzucać do jednego worka, ale musicie wiedzieć, iż coś takiego się dzieje. A więc chodzi o to, że w Czeczeni kobiety traktowane są jako własność mężczyzn ojców, braci, następnie mężów. Przykładowo oznacza to, że jeżeli jakiś pan postanowiłby porzucić swoją kobietę i wziąć z nią rozwód, i ta kobieta później weszłaby w relację z innym mężczyzną, to brat takiej dziewczyny ma prawo zamordować i ją, i tego człowieka, z którym ona by się spotykała, no i rzeczywiście czasami tak się zdarza. To zresztą dotyczy też młodych dziewczyn, które wchodzą w dorosłe życie. Jeżeli gdzieś tam by poszły na imprezę i trafiły z kimś do łóżka, to mogłyby zginąć z rąk najbliższych. Tak samo, kiedy w Czeczeniu jakaś kobieta zostanie zgwałcona, to najpewniej się do tego nikomu nie przyzna, ponieważ tam najczęściej się uznaje, iż wina leży po stronie kobiety. Ofiara gwałtu jest przez społeczeństwo traktowana jak zwyrodniały przestępca. Jeżeli chodzi o bestialstwo Ramzana Kadyrowa, to prawdziwą kropką nad i było rozpoczęcie wojny między Rosją a Ukrainą. Praktycznie na samym początku już zadeklarował on pomoc Putinowi, twierdząc, że może zaangażować w wojnę 70 tysięcy czeczeńskich ochotników. Z ust przywódcy padły wielokrotnie słowa, że jest on gotowy umrzeć za Rosję. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli, ponieważ wysłał na front także swoich przeciwników i doszło do podziału. Jedni Czeczeni stanęli po stronie rosyjskiej, a drudzy po stronie ukraińskiej. Aczkolwiek na wysyłaniu ludzi na wojnę Kadyrow się nie zatrzymał. Ciągle możemy w mediach słyszeć jego kontrowersyjne wypowiedzi, a niedawno nawet trafiły do sieci zdjęcia Ramzana z 15-letnim synem na tle rozstrzelanych zwłok. Zresztą pamiętacie, jak w ubiegłym roku było głośno o tym, że znaleziono w buczy 360 ciał cywilów? To właśnie czeczeńscy ludzie Kadyrowa tam stacjonowali i to właśnie oni pozbawiali życia niewinnych ludzi. Wypalali im oczy, odcinali części ciała, pastwili się nad mężczyznami, nad kobietami, a także nad dziećmi. Kończąc ten wątek, dodam jeszcze tylko, że Kadyrowi zależy na tym, by być posłusznym dla władzy Putina, ponieważ z budżetu Rosji Ramzan pozyskuje rocznie nawet 300 miliardów rubli. Myślę, że tym akcentem możemy skończyć temat Ramzana Kadyrowa i powoli będziemy sobie już analizować ludzi powiązanych z Federacją Heilig, która funkcjonuje, a raczej funkcjonowała w naszym kraju. Kilka lat temu powstała Federacja MMA o nazwie Absolute Championship Ahmad, czyli w skrócie ACA. Początkowo ta gala była organizowana na terenie Czeczenii, a pierwszy raz poza Czeczenią została zorganizowana w Polsce. Jednakże później robiono ją tak naprawdę na całym świecie. Oficjalnie założycielem tejże federacji był Majerbek Hasijew, choć nieoficjalnie mówiono, że stoi za nią sam Ramzan Kadyrow. Nie było jednak na to dowodów poza tym, że ci mężczyźni się przyjaźnili. Majerbek był często określany przez media jako prawa ręka kaderowa. Między innymi z tego powodu Majerbek Hasiyev nie był w stanie prowadzić samodzielnie federacji, która miała być organizowana na całym świecie. Bardzo szybko zacząłby być kojarzony z przywódcą Czeczenii, ponieważ często mężczyzn można było zobaczyć razem. Zaangażowano więc do tej firmy Czeczena, który mieszkał w Polsce, czyli Bajsangura Edelbiewa. Ten człowiek miał być przedstawicielem federacji na rynku europejskim. W pewnym momencie udało się jednak Stanom Zjednoczonym potwierdzić, iż jedną z osób stojących za ACA jest Ramzan Kadyrow, który był ogromnym fanem sportów tego typu. Inwestował on pieniądze w organizację wydarzeń MMA, a ponadto wspierał finansowo kluby, które uczyły tej dyscypliny. Po części mieszane sztuki walki stały się sportem narodowym. Zresztą to nawet widać w Polsce wielu naszych zawodników uczęszcza na treningi do osób pochodzących właśnie z Czeczenii. W grudniu 2020 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na federację ACA, ponieważ zebrano materiał dowodowy, który jasno świadczył o tym, że są oni powiązani z reżimem Ramzana Kadyrowa. Dalsza organizacja tych gal nie była możliwa. W teorii powinno to oznaczać koniec interesu, jednak z tego, co już dzisiaj wiemy, prawdopodobnie znaleziono pewien sposób, aby sankcje zostały ominięte. Miesiąc po tym, jak ACA zostało zablokowane, powstała tajemnicza spółka o nazwie H Agency i chwilę po tym została ogłoszona gala o nazwie League, za którą była odpowiedzialna właśnie ta firma. W zarządzie tejże spółki pojawił się Kazbi Edelbiew, czyli brat wspomnianego przed chwilą Baisangura Edelbiewa, reprezentanta zbanowanej federacji. A także w tym zarządzie pojawiła się jego siostra Diana Edelbiewa. Jeszcze raz podsumujmy, gdyby ktoś się pogubił. W grudniu 2020 roku została zablokowana federacja ACA, ponieważ była powiązana z kadyrowem. Miesiąc później została założona spółka, w której znalazło się rodzeństwo osoby zarządzającej ACA i chwilę później ogłoszono pierwszą galę Hailik która odbyła się w sierpniu. I teraz naprawdę mocna ciekawostka. W 2021 roku Federacja zorganizowała tylko jedno wydarzenie. Zaoferowali oni wtedy olbrzymie wynagrodzenia zawodnikom oraz pracownikom. Wydali sporo kasy na oprawę wizualną i osoby działające w tej branży mówiły, iż nie wróżą im przyszłości, ponieważ nie jest możliwe, by w takim trybie zarobili duże pieniądze. Okazało się jednak, iż według sprawozdania finansowego wygenerowali oni w 2021 roku 2,5 miliona zysku, a federacja Fame MMA, która miała już renomę i była popularna, w 2021 roku zorganizowała o 3 gale więcej od nich i wygenerowała mniej zysku. Tu pojawia się pytanie, jak to jest możliwe, że wchodzi na polski rynek świeża spółka, która organizuje tylko jedno wydarzenie i nagle się okazuje, że ich zysk jest większy niż konkurencji, która zrobiła kilka wydarzeń więcej i ma dużo większą rozpoznawalność. Ale idźmy dalej. Oprócz czeczeńskiego rodzeństwa, w zarządzie firmy pojawił się przedsiębiorca pan Sławomir Bielski i pani Magdalena Żewnicka. Która prywatnie jest lub była partnerką rapera Malika Montany, z którą ma on syna. Gdzie nie pójdę, wszędzie obserwacja, ABW, przestępczość gospodarcza. Swoją drogą, raper Malik Montana został twarzą tejże federacji. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Skoro Malik został ogłoszony włodarzem federacji High League, to dlaczego w KRS-ie nie ma jego danych, ale za to udziałowcem jest jego partnerka? Dość podejrzany zabieg, który wygląda jakby chciał na przykład ukryć dochód przed komornikiem. Ale raczej ten człowiek na brak pieniędzy nie narzeka. Przecież tak się chwali w swojej muzyce, że on jest bardzo bogaty, więc dość dziwne. Tak samo dziwne jak to, że w internecie widnieje dług na kwotę 3000 zł i jest on wystawiony właśnie na dane Malika Montany, który w swojej muzyce ciągle podkreśla, że jest kimś. Niesamowicie bogatym. Pliki pliki, mam bo odciski na policji. Ponadto w teorii na papierze wygląda to tak, jakby w rzeczywistości miał problemy finansowe zarówno on, jak i jego bliscy, ponieważ w sieci można znaleźć także zadłużenie osoby o tym samym nazwisku, co mieszka pod tym samym adresem. A ponadto można znaleźć zadłużenie na prawie 14 tysięcy właśnie jego partnerki Magdaleny, która jest udziałowcem w spółce z Czechenami. Więc pytanie, jak to wszystko ma się do tych milionów zysku, które rzekomo generowała federacja i jak to ma się do życia, które Malik prezentuje w swojej muzyce? Przecież widzimy tam najdroższe auta, najdroższe zegarki i ubrania o wartości dziesiątek tysięcy, a tu nagle można wykupić jego dług. No chyba, że w Polsce mamy jeszcze jednego pana o takim imieniu i nazwisku, i akurat ten pan mieszka pod jednym adresem z panią o takim samym imieniu i nazwisku jak kobieta rapera. No nie ukrywajmy, że jest to niemożliwe. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości i myśli, iż przypadkiem było to, że po nałożeniu sankcji na Czeczeńską Federację ACA nagle powstała Federacja Heilig, to wszelkie wątpliwości rozwiewa decyzja opublikowana kilka dni temu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Możemy tam przeczytać następujące słowa. W grudniu 2020 roku Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA Absolute Championship Ahmad z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrowem. Przedstawicielem ACA na Europę i Polskę był Bajsangur Edelbiew brat właścicieli podmiotów H-Agencji spółka ZO oraz Heilig Bielski spółka komandytowo-akcyjna. W związku z brakiem możliwości organizacji eventów ACA na terenie Europy utworzono federację Heilig, która umożliwia osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowym kontynuowanie działalności w Polsce. No i tutaj dodam jeszcze, że zdecydowana większość, bo aż 60% udziałów należało do rodziny Edelbiewów, a pozostałe 40% było rozbite między panią Magdalenę Żewnicką a Sławomira Bielskiego. W rządowym piśmie możemy także przeczytać, iż Rodzina Edelbiew ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii, Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrowa zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich ma się odbywać m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki. Zastosowanie środków ograniczających wobec Kazbiego Edelbiewa uniemożliwi mu czerpanie korzyści wynikających z powiązań z reżimem Ramzana Kadyrowa. Pozbawi go bezpośredniego wpływu na działalność oraz uczestnictwa w zyskach z działalności podmiotów H-agencji spółka Zo oraz Heilig-Bielski spółka komandytowo-akcyjna. Jest w tym uzasadnieniu także zaznaczone, że ABW dołączyło załącznik, ale pozostaje on niejawny. Rzecz jasna, chodzi o materiał dowodowy. Ponadto, od tej decyzji nie ma możliwości odwołania, więc, najpewniej nic federacji nie da, konsultowanie się z prawnikami. Podsumowując, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdziła, że w Polsce działa federacja, z którą współpracowała cała masa popularnych osób. Ta federacja w większości należała do ludzi którzy są powiązani z Ramzanem Kadyrowem, który jest wyjątkowo złym człowiekiem, co uzasadniłem już wcześniej. Nałożone sankcje uniemożliwiają dalsze prowadzenie tego biznesu. Tak naprawdę każda próba ominięcia tych zakazów to olbrzymie konsekwencje zarówno dla federacji, jak i firm, które potencjalnie chciałyby współpracować z nimi. Mam tu na myśli firmy wynajmujące hale czy operatorów płatności albo ludzi od kamer i transmisji. No każdy, kto by teraz z nimi podjął współpracę, to miałby przechlapane i słusznie, bo dodatkową kontrowersję wzbudza fakt, że Kadyrow, oprócz tego, że jest wyrodnialcem, to wielokrotnie groził Polsce, w której jak widać funkcjonowały powiązane z nim biznesy. Ukraina to zakryty вопрос, to mnie interesuje Polska do. Polska donośna. się do? после Украины до да, он, если будет команда до да, мы 6 секунд он, да, покажем вам, на что вы способны до да. он. Лучше заберите до да, он свое оружие и своих наемников до да, и попросите до да, официально извинений за нашего посла до да. Мы это просто не оставим до да, имейте в виду до да. У чеченцев особенно до да, он, есть да, хорошая практика до да, он. To, z DLOWNE wraca do mojego domu. Bo oczy niechoroszej z naszym i Zastanawiające jest także to, że w kuluarach od dawna mówiono o tym, iż w rzeczywistości stawki z zawodnikami negocjował nie Kazbi, który widniał w zarządzie federacji, a jego brat, na którego były nałożone sankcje. Ponadto, już w 2021 roku pojawiły się medialne doniesienia mówiące, że zarząd tej firmy powiązany jest z kaderowem, więc nie ma opcji, aby takie pogłoski nie docierały do zawodników. Jednak jakoś szczególnie im to nie przeszkadzało, choć teraz oczywiście wszyscy udają, że nic nie wiedzieli. Aczkolwiek prawdziwym synonimem kompromitacji jest fakt, Iż dla tej federacji walczyła chociażby Maja Staśko, która na co dzień walczy o prawa kobiet, a jak wiemy, w Czeczeniu takie prawa są fikcją. Ale wiadomo, za pieniądze to można sprzedać własne wartości, a potem można się tłumaczyć, że właściciele federacji, czyli rodzeństwo o nazwisku Edelbiew, są od 30 lat w Polsce i to nie oni są źli, a ich brat. Tylko że po pierwsze, to właśnie ten brat, z tego co twierdzili niektórzy zawodnicy, egzekwował warunki oraz stawki, i jego rodzeństwo było prawdopodobnie tylko supami, dzięki którym omijał on sankcje. A po drugie, 30 lat temu, to tych właścicieli jeszcze nie było na świecie, bo Kazbi Edelbiew ma 27 lat. A po trzecie, nawet jeśli Kazbi Edelbiew przyjechał tu do Polski będąc dzieckiem, to skąd chłopak w tak młodym wieku miał miliony, by je inwestować w federację? No, ale dobra, skoro zawodnicy nie poczuwają się do tego, by wyjść z tego jakoś z twarzą i przyznać się do błędu, że chęć zarobienia przykryła im moralność, to może chociaż Malik Montana napisał coś mądrego? Nie no, czego ja po tym człowieku się spodziewałem. Ktoś zapytał go na Facebooku, co powie o problemach federacji. Na co pan raper odpowiedział, że nic nowego, że pod górkę mu robią i że się już przyzwyczaił. Jeszcze ktoś inny dodał prowokujący komentarz, pytając, czy będzie jakiś kawałek z kaderowem i ekipą Wagnera, na co on odpisał, tak. Naprawdę, jest to twórca, który w dużej mierze trafia do dzieci, i to przeraża, że ktoś tak odklejony jest ich idolem. Ponadto, to dorosły facet mający 34 lata, a prezentowany przez niego poziom jest totalnym dnem. Wracając jednak do kwestii federacji Heilik i nałożonych sankcji, warto zadać pytanie, czy aby na pewno ten problem został całkowicie rozwiązany? Moim zdaniem, absolutnie nie. Kilka tygodni przed tym, jak pojawiła się w internecie informacja mówiąca o nałożonych sankcjach, w krs federacji nagle zaczęły być wprowadzane różne aktualizacje. Zmieniono chociażby adres siedziby. Jest to bardzo dziwne, że akurat teraz wygląda to trochę tak, jakby zarząd miał jakieś sygnały zwiastujące to, co może się wydarzyć. Ponadto pojawiła się informacja o zamrożeniu środków finansowych, ale nie wiemy, czy na przykład kilka tygodni wcześniej pieniądze nie zostały w jakiś sposób gdzieś wyprowadzone. Tak naprawdę może być identycznie jak w przypadku sankcji nałożonych na ACA: że za miesiąc pojawi się jakaś kolejna firma, tylko w zarządzie pojawią się inne imiona oraz nazwiska, i nagle się okaże, że ta firma na starcie ma olbrzymi budżet, nie wiadomo skąd. Dopóki ci ludzie są na wolności i żyją w naszym kraju, to do tego momentu mają możliwość kombinowania na różne sposoby. Jestem niemalże pewny, że tak łatwo się nie poddadzą. A nawet jeśli tych kilka milionów zablokowano, to ich koneksje prawdopodobnie mogą sięgnąć do kieszeni kadyrowa i ta maszyna będzie działała w naszym kraju dalej, pod przykrywką niewinnej, kontrowersyjnej rozrywki. Tak naprawdę problem jest dużo większy niż mogłoby się wydawać, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Czeczeni stworzyli sobie w Polsce własne imperium którego skalę jest ciężko oszacować. Przykładowo w Warszawie funkcjonuje klub sportowy WCA, gdzie treningi MMA prowadzi chociażby Anzor Azijew czy Arbi Shamaev. Są to czeczeńscy trenerzy, którzy stali się bardzo popularni i tak naprawdę wielu zawodników, czy to tych profesjonalnych, czy amatorskich, chce do swoich walk przygotowywać się właśnie u tych mężczyzn. Aczkolwiek pojawia się pewien zgrzyt. Ponieważ Anzor powiedział kiedyś w wywiadzie, iż nie może wrócić do swojej ojczyzny, ponieważ mimo tego, że nic nie zrobił, to mógłby pójść do więzienia na 15 lat lub mógłby zniknąć tak jak wielu innych ludzi w Czeczenii. Wspominał też o tym, jak wielokrotnie próbował uciekać z tego kraju i generalnie wypowiadał się negatywnie o tamtejszej władzy. Tylko że mniej więcej rok temu w Polsce zjawił się kazmat Himaev. To jest zawodnik UFC, który prywatnie przyjaźni się z Ramzanem Kadyrowem i nawet jakoś szczególnie tego nie ukrywa, ponieważ sam udostępnia w sieci zdjęcia ze zwyrodniałym dowódcą. No i zgadnijcie teraz, gdzie się pojawił będąc w Polsce? A no, właśnie w klubie WCA, o którym przed chwilą wspominałem. Więc troszeczkę wyszła tutaj hipokryzja, ponieważ z jednej strony trenerzy twierdzą, że są przeciwni władzy Kadyrowa, a z drugiej strony goszczą człowieka, który jest z nim wyjątkowo blisko. Zresztą to nie jedyny przejaw hipokryzji osób z tego środowiska, ponieważ przykładowo ciężko jest przebić zdjęcie, które kilka lat temu na swojego Instagrama dodał ceniony i wybitny czeczeński zawodnik, czyli Mamet. Kalidow. Ten pan akurat wielokrotnie krytykował Kadyrowa i często opowiadał jaki to koszmar przeżył uciekając ze swojej ojczyzny podczas wojny, ale mimo tego postanowił on udostępnić zdjęcie, które właśnie wyświetla Wam się na ekranie. I teraz po kolei omówię kto jest kim, abyście zrozumieli, że taka fotografia nigdy nie powinna zostać wykonana. A tym bardziej udostępniona przez kogoś takiego jak mamet. Pierwsza osoba z lewej strony to Adlan Amagow. W przeszłości brał on udział w porachunkach czeczeńskich klanów i gnął wtedy 19-letniego chłopaka. Kolejno na zdjęciu jest rzecz jasna: Mamet Khalidow, a następnie Majrbek Hasijew, czyli tak zwana prawa ręka kaderowa. Wspomniałem o tym już wcześniej, opowiadając o federacji ACA. Jednakże jest jeszcze pewna ciekawa informacja dotycząca tego człowieka, którą wyczytałem w internecie. Przed powstaniem ACA ten człowiek był właścicielem jeszcze innej federacji, która słynęła z tego, że była robiona z dużym rozmachem wizualnym, a na trybunach najczęściej były pustki i przed ekranami do oglądania zasiadało także niewielu widzów. Wtedy to zaczęły pojawiać się spekulacje, że Majerbekowi wcale nie chodzi o sport i robienie na nim biznesu. Media sugerowały, że jego federacja służy do prania brudnych pieniędzy. Zresztą zapytano go kiedyś o to, że skąd on bierze pieniądze na organizację GAL i jaki w tym cel, skoro nawet nie ma prawa mu się to zwracać. On wtedy odpowiedział, że daje mu Allah. No, i tutaj niech każdy wyciągnie sobie wniosek samodzielnie. Ten człowiek najpierw był właścicielem federacji ACB, która według mediów mogła być jedynie pralnią brudnych pieniędzy. Później ACB przekształciło się w ACA, i kiedy ACA zostało zablokowane, to nagle powstał Heilig. Kim są dwie kolejne osoby na zdjęciu? Nie mam pojęcia, ale wiem za to, kim jest ta ostatnia. To kuzyn Mameda, czyli Aslanbek Saidow. W Polsce kilka lat temu został skazany prawomocnym wyrokiem za ściąganie długów. Razem z nim wtedy na ławie oskarżonych zasiad jeszcze inny Czeczen, który był przez rosyjskie władze ścigany za zabójstwo. Ukrywał się w naszym kraju pod fałszywymi danymi. Podsumowując, blokada federacji Hailik jest jak najbardziej słuszna i pomimo tego, że często krytykuje na tym kanale działania rządu czy ogólnie służb, tak tutaj należą się gratulacje. No nie możemy dopuszczać do tego, by przez nasz kraj przepływały pieniądze splamione krwią i cierpieniem niewinnych ludzi. Ramzan Kadyrow to zbrodniarz w najgorszej możliwej postaci i otacza się osobami, które mają identyczne poglądy i mentalność. Jego przyjaciel Majerbek Hasijew słynie z tego, że nie uznaje chociażby praw kobiet, a osoby homoseksualne według niego powinny być eliminowane. Przypominam, mowa o mężczyźnie, który stał za federacją ACA, i kiedy ona została zablokowana, to nagle powstał Hajlik i w zarządzie znalazły się te same osoby, więc. Prawdopodobnie gdzieś w tle tego wszystkiego jest nadal ten człowiek. Zaistniała sytuacja pokazuje nam też jak ludzie potrafią wyzbyć się moralności dla pieniędzy. Wcześniej wspomniałem o majstaszku, która twierdzi teraz, że nie wiedziała kim są ludzie, którzy jej płacą. I okej, okay, wiele wskazuje na to, że ona kłamie, ale jeżeli uwierzymy, to jest to jakieś usprawiedliwienie. Bo przecież idąc do pracy nie sprawdzamy czy aby na pewno nasz szef nie jest powiązany z jakimś zbrodniarzem. Ale jak uzasadnić chociażby to, że jeden z zawodników zablokowanej federacji High League, czyli Denis Załęcki, który kreuje się na kogoś, kto żyje zgodnie z zasadami, zapytany przez portal Odwap.pl o potencjalną dalszą współpracę ze swoim pracodawcą, powiedział, że nadal będzie współpracował z federacją i że ich współpraca odbywa się wzorowo. Ponadto zaznaczył, że nie będzie się wypowiadał o, jak on to określił, zamieszaniu dookoła. Jeżeli to oglądasz, panie Denisie, daj znać w komentarzu, gdzie się podziały te twoje sztywne zasady, że nagle ci nie przeszkadza, iż twój szef według ustaleń nie moich, a ABW ma powiązania z człowiekiem, który stoi za śmiercią wielu niewinnych ludzi, w tym kobiet i dzieci. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego odcinka. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. W ten sposób wspieracie mój rozwój. Zaglądnijcie także na mój Instagram, kezu58100, gdzie odpisuję na Wasze wiadomości. I ja oczywiście zachęcam do wspierania mojego kanału na Patronite lub zrzutce. A jeżeli już to robicie, to bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia za kilka dni.